Myśli pan, że gdyby teraz rządziła Polską Platforma Obywatelska, to sytuacja Ukrainy byłaby podobna jak za Prawa i Sprawiedliwości? Z tego, co słyszę deklaracje polityków Platformy, to myślę, że większych różnic między wami nie ma. Ale nie patrzmy na deklaracje, patrzmy na działania. Ale patrzmy też na interes Polski. No wierzy pani, że co, że Platforma wspierałaby Rosję? A nie wspierała? Ale w tej sytuacji, mówimy po 24 lutego. W polityce energetycznej nie wspierała Rosji? A gdzie jest Donald Tusk w kontekście wojny na Ukrainie? Czy chociaż raz pofatygował się? Czy chociaż raz zabrał takie zdecydowane stanowisko? Czy prowadził rozmowy wśród swoich przyjaciół europejskich, by poparły Ukrainę, by wsparły ją militarnie, by przekazały należytą broń? Ale choć to nie raz, Donald Tusk proszę rządzi mi pokazać, w tym momencie. Ale przepraszam, podobno ma przyjaciół w Europie. Podobno przyjaźni się z Angelą Merkel i innymi politykami niemieckimi.